Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj zestaw z LEGO City, szkolenie psów policyjnych w terenie. $197 elementów za 90 zł katalogowo, naturalnie niższa cena Walto, a jeśli chodzi o wygląd zestawu, to już go wyciągam, żebyście też mogli zerknąć sobie na to, jak pudełko się prezentuje, a w środku znajdziemy samochód policyjny, znajdziemy też przyczepę, na której jest nieco akcesoriów do psiego treningu, no i co istotne, znajdziemy tutaj psa dorosłego, jak i szczeniaka, więc policjanci tutaj ewidentnie będą chcieli te psy konkretnie wytrenować, a co istotne, jeden z tych policjantów jest ubrany w taki strój do ćwiczeń i pies będzie mógł się na niego rzucić, poszarpać go, policjantowi nic się nie stanie, a pies będzie przeszkolony. Swoją drogą na początku myślałem, że to jest przemalowany strój kaktusa, ale mimo wszystko ma chyba nieco inne wykończenie, jeśli chodzi o odlew. No, to tyle z ciekawostek, idziemy otwierać pudełko. Zdaję sobie sprawę, że jestem dziwny, kiedy cieszą mnie takie rzeczy jak grube pudełko w niedużym zestawie z LEGO City. Tak, to jest dziwne, ale nie rozmawiajmy o tym. Co do wyglądu, przede wszystkim gwiazdą tego zestawu nie są psy, a właśnie ten gość w stroju do ćwiczenia psów. No i myślę, że sam będę chciał zaraz zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje, a co do piesków, fajnie, że one tutaj się pojawiają. Ja ogólnie rzecz biorąc lubię te wszystkie odlewy zwierzaków w LEGO. Co istotne, mamy tutaj też choinkę, a choinki są ogólnie na wagę złota, bo to też nie jest element, który zbyt często występuje i później, jeśli ktoś chce je odkupić na Bricklinku, to trzeba te kilka złotych za sztukę zapłacić. A co w środku? Już wam pokazuję. Wewnątrz znajdziemy dwie instrukcje. Jedna pozwoli nam złożyć przyczepę, cały ten taki mini park do treningu psów. No i tutaj też będziemy sobie składać tego gościa w tym stroju. A tu mamy instrukcję do złożenia samochodu. Jeśli chodzi o naklejki, te są tylko trzy. Na maskę samochodu oraz tutaj na boki tej budy, którą mamy po prostu w pick-upie policyjnym. No to co, ja idę to składać, zaraz zobaczymy, jak wytrenować policyjne psy. Nie uwierzycie, nadkola nie mają prześwitów i zdaję sobie sprawę, że nikt w LEGO nie słucha tego, co ja mówię na recenzjach, ale mimo wszystko fajnie, że zostało to dostrzeżone. O tym zresztą za chwilę, jak będziemy omawiać samochód, bo najpierw zajmiemy się tymi wszystkimi elementami do szkolenia psów. Elementy niezbędne do szkolenia psów są modułowe, możemy je poodpiniać z tego fragmentu parku. No tutaj nawet widzimy, że pieski po treningu zrzucają z siebie przepalone kalorie. Mamy choinkę, więc to akurat też myślę, że całkiem fajny ukłon w stronę fanów tych elementów. No a co do samych przeszkód. Mamy tutaj takie schodki, po których pieski mogą sobie wskakiwać. Mamy też poprzeczkę, którą psy mogą przeskakiwać lub pod nią przechodzić i uważać, żeby jej nie strącić, bo ona jest tylko tak delikatnie postawiona na górze. No i mamy też takie urządzenie do ćwiczenia balansu i pies może sobie wejść, przejść na drugą stronę i gdzieś tam pobiec. No i na samym końcu mamy też dwie miski, a w miskach znajdziemy psie chrupki, znajdziemy również kość, choć tak szczerze mówiąc, no raczej nie ma takiego trendu, żeby psy jednak jadły kości, chyba że oczywiście one są odpowiednio spreparowane. Trochę to akurat mnie dziwi, ale wiadomo, że tak jak utarło się, że koty piją mleko, tak psy jedzą kości. Pora w takim razie zająć się samochodem. Na początek przyczepa. Przyczepa ma opuszczaną burtę, te po bokach są zamontowane na sztywno i tutaj została wyposażona w taką typową frencową szczotkę. Bo możemy oczywiście wyczesać psa i dbać o nie jak tylko potrafimy, najlepiej. No i tak sobie możemy to oczywiście przypiąć, ale na ten moment ja odepnę ten element, bo przejdźmy do samochodu. Mamy podnoszoną pokrywę, mamy opuszczaną burtę, tutaj możemy przewozić bezpiecznie i wygodnie psy. No i jeśli chodzi o samochód, to mówiłem wcześniej, że on jest pozbawiony prześwitów. Może też nie do końca, bo tutaj taki delikatny prześwit jest, ale zobaczcie, w tym miejscu mamy odwrócone skosy, z tyłu również i dzięki temu te nadkola są jakby takie pełne.
tym miejscu znajdziemy również nadruki z napisem Police, a jeśli chodzi o naklejki, to jak mówiłem wcześniej, znajdują się na masce oraz tutaj na bokach. No i kiedy podniesiemy sobie element dachu, zobaczcie, ile miejsca znalazło się w środku. Tak szczerze mówiąc, to jak dla jednej figurki jest tutaj tego miejsca aż nadto, to akurat plus, bo nie jest zbyt ciasno. Tak samochód prezentuje się z przodu, światła są zrobione w takim, powiedziałbym, bardziej sportowym charakterze, z tego względu, że nie ma tutaj użytych pojedynczych klocków, tylko zobaczcie, one tak fajnie przełamują schemat, dodatkowo duży grill, dodatkowo jeszcze mniejsze światła na dole i tak szczerze mówiąc, mimo dość prostej formy, to konstrukcja ma zdecydowanie sens. Jeśli chodzi o figurki, to zdecydowanie gwiazdą tego zestawu jest policjant w tym specjalnym stroju do treningu psów. Bardzo ma też fajny kask z tego względu, że zobaczcie, on jest taki pełny. Tutaj ta przesłonka wygląda w ten sposób, tylko ona dość luźno schodzi akurat z tego elementu. Nie wiem, czy to jest kwestia mojego kasku, czy one po prostu tak mają. Z drugiej strony główka prezentuje się w ten sposób. No ale zwróćcie uwagę na te rączki, które naprawdę wyglądają śmiesznie. I myślę, że też całkiem kreatywnie można tych elementów używać. Szkoda, że nie ma żadnych nadruków na nóżkę. No ale po prostu trzeba już do tego zacząć się powoli przyzwyczajać w serii LEGO City, ale i w innych zresztą. Policjantka wyposażona w łopatę, buźka z drugiej strony nie jest zadrukowana, no ale myślę, że tutaj akurat ten drugi nadruk mógłby się pojawić, bo fryzura całkiem nieźle by głowę zasłoniła. Co do nadruków, takie klasyczne policyjne elementy znalazły się na torsiku. No i mamy tutaj też dwa psy, dorosłego oraz szczeniaka. Jeśli chodzi o dorosłego psa, to on wygląda bardzo standardowo, natomiast szczeniaczek jest przeuroczy i nie ukrywa, że skradł moje serce. Ten zestaw to jest naprawdę bardzo fajne przełamanie tego schematu, z którym ciągle spotykamy się w zestawach policyjnych w LEGO City. Czyli to nie jest kolejny posterunek, to nie jest kolejny napad na bank, tylko to jest naprawdę fajna scenka, gdzie policjanci w terenie szkolą swoje psy, żeby te były jeszcze lepsze w swoim fachu. No i dostajemy naprawdę fajny element policjanta, bo umówmy się, torsik, który nie ma klasycznych rączek, tylko te takie kukłowate elementy, naprawdę wygląda bardzo dobrze. Dodatkowo szczeniaczek jest naprawdę przeuroczy, a poza tym samochód prezentuje się całkiem przyzwoicie i nie ma się tutaj za bardzo czego uczepić. Fajna scenka rodzajowa, myślę, że też dla dzieciaków, dla których ten zestaw jest przeznaczony, bo zerknijcie, to jest zestaw z oznaczeniem 5+, więc myślę, że najmłodsi naprawdę mogą fajnie się przy takim zestawie bawić, mimo tego, że to jest rok różnicy, jeśli chodzi o klasyfikację w stosunku do zestawów 4+, to ten jest na zdecydowanie wyższym poziomie, choć zauważyłem, że w instrukcji jest trochę uproszczeń i to jest, myślę, też taki ukłon właśnie dla tych najmłodszych fanów. W każdym razie na podsumowanie, zestaw godny polecenia. Bardzo się z tego cieszę, bo LEGO City nie zawsze takie jest. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!